Ja mam ten swój pistolet, widzicie? Wersja druga jest taki strasznie poręczny do trzymania. Tak, elegancki chcesz? Piszesz, że za dwa dni będzie konwój na $1 000 000. Więc zawiadają mi pieniądze. Siemano, widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Czak Kryminalisty. Zanim zacznę, chcę was zaprosić na naszego nowego Discorda. Link macie w opisie i tam też możecie się zrekrutować do naszej ekipy nagrywkowej. Zostawcie suba na kanale z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić najnowszych filmów. A my co, widzowie, jesteśmy właśnie na chacie, ponieważ ostatnio odwieźliśmy Davida do szpitala. Wróciliśmy po prostu na chatę. Jacob się przebrał, przespaliśmy się i idziemy zobaczyć, gdzie jest Harry. O, tu jest Harry. Siema. Siema. No. Idzie ze mną do szpitala, bo ja tam będę dzisiaj siedział. Więc to chyba nic nie miałem w planach. No, ze mną pojechać. No dobra, to chodź, zejdźmy. Dobra, widzowie, więc idziemy z Harrym do szpitala. Nic bardzo w planach dzisiaj nie ma. Ale co, idziemy po prostu tam siedzieć? Czekamy na wyjście. No idziemy się. O, czekaj, mam telefon. Tak? Cześć, jest ogólnie bardzo słabo. Potrzebujemy szybko jechać na komendę i zabierać te papiery, bo oni zaraz je transportują gdzieś na wieżę FIB i tam będą je rozpatrywać i najprawdopodobniej będą już list gończy na siebie nastawać. Dobra, wyjście mi GPS-a, jadę. Okej. Okay. Harry! No? Policja ma na mnie papiery, ja muszę jechać. Dobra. Nie ma. Widzowie, tak jak słyszeliście, policja ma na Jacoba jakieś papiery. Musimy szybko, widzowie, iść to załatwić, jeszcze dostaliśmy SMS-a, więc szybko zobaczymy. No, jeździ pies, widzowie. 2 kilometry. No, dobra. Szybko, widzowie, jedziemy tam, ale kurde. Tak jak, widzowie, słyszycie, nasza wtyka nam powiedziała, wtyka, bardziej nasz zaprzyjaźniony policjant powiedział nam, że jest naprawdę cienko i zaraz może nas zostać wysłany list gończy. Więc ja po prostu, widzowie, jadę jak najszybciej, żeby zapobiec temu. Dobra, widzowie, jestem już tutaj, gdzieś tutaj byliśmy, miałem GPS-a. Widzę, widzowie, dobra. Dobra, stary, to co, jaki jest plan, jaki masz plan? Ogólnie tak, ty jedziesz ty, bo ja się dosyć słabo czuję i też najprawdopodobniej za niedługo urlop będzie potrzebny mi. I przebierasz się w te ciuchy, które ci ostatnio dałem. Mam jeszcze te drugie, mam z tyłu jeszcze plakietkę tej osoby, taką dodatkową, którą zebrałem z biura. Jak coś, nazywasz się Dave Parson i podajesz się za niego, on jest sierżantem drugiego stopnia i oni cię wpuszczą, raczej nie będzie żadnego problemu, bo go dosyć długo nie ma, więc jak się pojawi raz, to tam pewnie dużo osób go już nie będzie pamiętać. Albo będzie go tylko kojarzyć i nie będzie na ciebie zwracać uwagi. Także przebieraj się, wskakuj do samochodu, tu masz kluczyki i jedziemy na komendę Mission Rock. Ale to ja to sam mam robić? Nie, ja pojadę z tobą. Dobra, przebieram się. I zabieramy te dokumenty. No, że przebrałeś się w te ciuchy, co wtedy? Dave Harrison, ta? Ta. Dobra, może dobra. Na jakiś radio wejdziemy? Ta, można. Dobra, weź na częstotliwość 30. Ok. No, że weźmy na radio i co? Tylko masz... Nasz policjant zaprzyjaźniony wejdzie na radio i idziemy na miejsce. Na jaką komendę jedziemy? Na Mission Row. Okej. Policja przed nami. Wiem, spokojnie. No, widzowie, grubo. Lepiej, że się tych dokumentów pozbyli, bo... Jeszcze, widzowie, chciałbym jako Jacob trochę pograć. Jeszcze nie marzy mi się odcinki z więzienia. Dobra, dawaj, przekazuj. Twoje takie prywatne auto. To. Dobra, o, zielone. No, widzowie, stoimy. No, widzowie, mamy zielone. Jedziemy w dozwolonym limicie. Jakiś tam korek. O, Boże, widzowie. A w lewo na czerwonym można, widzowie. Dobra, w lewo na czerwonym można w Stanach. Policjant. No. Jak ja się nazywam? David jak? Dave. Harrison. Harrison, dobra. Dobra. Brakujemy tutaj auto. Dobra, jesteś na radiu? Dobra, ja już idę. Okej. Widzowie, idziemy na komendę, szukamy dokumentów. Na jakim piętrze są te dokumenty, wiesz? Najprawdopodobniej na drugim. Widzowie, idziemy na drugie piętro. Nigdy wcześniej tu nie byłem, tak szczerze. Ale widzę, że odkąd ostatni raz tu byłem, troszkę to zmienili chyba. Przefarbowali. Widzowie, jakieś osoby są tutaj. Czekaj, czy to jest pierwsze, to jest drugie. Dobra, widzowie, musimy się rozejrzeć trochę. Jest tu jeszcze jedno piętro? Nie, dobra.
Rozglądam się. Widzowie, tutaj nic nie ma. To chyba tu widzowie. Kurde, widzowie, tylko jak tam wejść. Jakie mają nazwisko? Dave Harrison. Harrison, dobra. Chodzę za nim, widzowie. No i sobie wyszukam jakieś informacje tu ogólnie. Widzowie, bingo, mam to. Wiem, w jakim pokoju są mnie informacje. Trzeba je wziąć i usunąłem już z bazy danych tych. Jacob to jednak coś tam umie w tym komputerze zrobić. Proszę? Tak? Co pan tutaj robi? No jestem tutaj przydzielony. Byłem w drugim zwolnieniu po prostu. Dobrze. Moi widzowie, pierwsze problemy się robią. Tak to jest w tej policji. Kurde, to był pokój chyba, widzowie. Chyba pokój niżej. Jesteś na radiu? Jestem. Halo? Tak? Mam pytanie. Ty jesteś przydzielony do tego? Coś się dzieje? Tak, tak, jestem przydzielony. Dave Harrison. Tak, no właśnie, ja muszę zobaczyć na jego dokumenty, teraz przejrzę sobie i... Właśnie, bo szukam informacji, gdzie są, jasne, gdzie są te dokumenty. No są w pewnym miejscu, Gryta, a co się stało? No bo ja się mam się tą sprawą zająć, mam ją transportować. To proszę się wylegitymować. Dave Harrison, proszę bardzo, to moja legitymacja. No to jest, tutaj są. Dobra, idzie szybciej, idzie lepiej niż myślałem. No dobra, no dobrze. Widzowie, Dave Harrison, dobrze wie, jak to robić. Tutaj tak? Już chwilę, bo trochę dużo szapek jest i dużo... Dobrze, teraz zapakuję wteczkę, proszę pana. Ale proszę pana, to już wszystkie? O, tutaj mam, dobra, ostatnia. Dobrze. Dobrze, to pan tu wrzuci. Dobrze, to ja skontaktuję się z pośrednikiem FBI i przekażę wszystkie dokumenty. Dobrze. Do widzenia. Widzowie, dobrze, nam idzie strasznie. Mamy wszystkie dokumenty na mnie i mamy je dowieść tutaj bezpośrednikowi z FBI, ale trafią, widzowie, chyba wydaje mi się, że do ognia. Jak? Mam wszystkie dokumenty. Świetnie, zawijamy się na parking. Jestem, już czekam. Widzowie, jesteśmy już na parkingu i mamy wszystkie dokumenty, których potrzebujemy. Zaraz pogadamy. Do widzenia. Może to tylko na tył. Dobra. Dobra, sorry. Sorry, dobra. Powiem ci, co mam. No... Z tego. Powiem ci tak, no... Wszystkie dokumenty mam i z bazy danych wszystko usunąłem, więc... Pojedziemy tam, gdzie ja furę zostawiłem po prostu. Okej. Czy to było gdzieś tutaj? Dobra. To ja wezmę, zostawię ci ten strój, wezmę siateczkę i... Tyle. Dobra. Dobra, stary. W kontakcie. Dalej wrzucamy do naszej BM-teczkę. Idziemy ją po prostu spalić. Na początku jeszcze wykonamy telefon do... Harry'ego, bodajże to jest jego numer. Halo? Harry? No. Stary, dawaj... Gdzie? Bo aktualnie się policja mnie goni, ale... Podaję, policja mnie goni. Jak się goni? No, można powiedzieć, że lekko pierdłem wydechem przy nich. No dobra, to zaraz, a gdzie ty jesteś? Gdzieś będę wjeżdżał na Winewood. Dobra, to się pokręcę tam chwilę. Dobra. Znajdę. No i... Znowu, kurde, ta policja to jest tak... A jeszcze widzowie pierdę. Żeby ich wkurzyć bardziej. No ma czasy chyba widzowie zgubić po prostu. No widzowie, tak się gubi policja w GTA 5. Dobra, myślę. O, ja tak. Co jest, widzowie? Od razu mnie pytują. Dobra. Pierdałem, Bibi, jedziemy dalej. Jest problem, bo mnie też gonią. I ja, pierdzielę. Dobra, gdzie jesteś dokładnie teraz? Tamę wjeżdżam. Dobra, jadę w tamtą stronę. Mam jeden radiowóz na sobie. Też chyba. Dobra, widzowie. Jednak dwa mam. Chodźcie. Dobra, widzowie. Pogramy ich gdzieś tutaj na zakrętach czy coś. Nie wiem. No, nie spodziewałem się pościgu policyjnego dzisiaj.
Czy nowym autem? Na szczęście nie ma rejestracji, o tyle dobrze. O kurde, widzowie, prawie mnie zrzucił. Widzowie, no powiem wam, że tego w tym pierwszym radiowozie sobie prawie rzucił, to bym z chęcią odstrzelił. No, ale nie będę wysiadał i strzelał do policji, oni tam bodykamy są wszyscy. Czy oni strzelili do mnie? Może mi się zawiadowało. Dobra, nie strzelają. Dobra. Strał pies to auto. No, nawet tak się gubi w policjach. No, nie, widzowie. Policji już na nie, nie ma. Nie no, to są ja, widzowie, helikopter policyjny. No, widzowie. Zaparkuję tu furę, biorę tą teczkę, tylko ją zrzucam z tamy. Poleciała. Co to jest za auto? Dobra. Z jakim poleciał ten helikopter? Dobra. Trzeba powiedzieć chremu, że wszedł na radio 30. No, halo, halo, halo. Radio 30. Jak dam radę, bo mnie aktualnie helikopter goni. Dawaj stary, szybko, musisz. Dobra, dobra, dobra. Zobacz, czekam aż Kary wejdzie na radio 30 i pomożemy mu oczywiście, więc dołożymy coś szybko na ryj. Jesteś? Stary, pamiętasz gdzie był zlot? Pamiętasz gdzie był zlot? No widzowie, Kary! Kurde, no jeszcze jakieś gówno by mnie przytupiło. Jestem, jestem, jestem. Dobra, pamiętasz gdzie był zlot? Zlot, który? Elektrownia? No, no taki co, ta. Jak no. Masz pościg, to dawaj tam szybko. Nie, już chyba nic nie mam. Dobra. To do bazy? No do bazy, bo mam blisko. Dobra, to jadę. Widzowie, idziemy do bazy. No widzowie, dojechaliśmy, tam jest ten helikopter policyjny. Szybko. Co tu robi, widzowie, ciężarówka? A! Ledwo się przez to zmieściłem. No widzowie, to jakiś... Zlot BMW jest ewidentnie, widzowie. Jedna, druga, trzecia... Co to jest? Stary, nie wiedziałem, że w garażu mamy zlot BMW. Trochę jaja, stary, że... Za strzelanie z wydechu stary helikopter włączyli w pościg. Stary, do mnie zaczęli strzelać. Dobra. Więc no. Ty, co to w ogóle? Ty. Cześć, mam biznes. Co ty robisz? No. Sprzedaję na Dark Webie ogólnie. Za 80 tysięcy. O Boże, to... Pistolet na kulki? No tak, na kulki. Dobra. Zapakowałeś wszystko? No, już pakuję, kończę. Dobra. Pa. A! No, brawo. Co jest tam? A, dobra, o tam ciężarówka. Dobra, czekaj, chodź tam ty. Ej, stary, chodź na chwilę. Ja byłem w tym szpitalu, nie? I... Ty, co to? Co? A ty jedziesz, tak? Co to za auto? Nie, nie wiem. Ty. Goń to auto, Harry. Czemu? No nie wiem, no stoi nam przy bazie, goń to. Tata, wsiadaj. Harry, jesteś na radiu? No, jestem. Jestem. Goń to, goń to. Zamknij tyły. Dobra, ty swoim jedziesz? Ja? O kurde, paczki nie. Się wysypują. O, dobra. Ty swoim jedziesz? Ja jadę mesem, to nie moje. Ale gdzie to, gdzie to, gdzie to w ogóle? A, czekaj, cześć, ja będę prowadził. Czekaj, coś tu jest ugrane, coś tu jest wpisane, czekaj. Widzowie, jest to gdzieś na... biuro, nie Boże, na forum. O, kogoś potrąciłem, jedna pani. Na forum gdzieś to jest. Ty mój dor za nami. Weź sprawdź, kto to. Nie wiem, nie widzę, słyszcie mnie na szyby w tym aucie. Ty, paczka mi wyleciała! Zatrzymaj. No i dobra, już. Ja pierdzielę, widzowie, paczka mi wyleciała. O, dobra, widzowie, o jest tutaj ktoś. Jacob. No, 80, piu, tak? Piu. Dobry. To ta, ten cały towar z ciężarówki za 80 byliśmy umówieni, tak? Tak. Dobra, to może pan sprawdzić wszystko, weź tam deregerem i otwórz. No mężczaje, czy wszystko się dobrze zgadza? Dobra, wszystko się zgadza, już ci przekażę. Dobra, 80 i ile nas tu było, proszę pana. Ta rozmowa się nigdy nie odbyła, dziękuję. No i wziąć się. No to pan bierze te wszystkie te i my się zwijamy. Co ty robisz? Chodź, jedziemy. Widzowie, to tak dorabia Jeremy. To jest sorki, ale muszę zamknąć. Na bazę? Czyli to tak dorabiasz, skamujesz ludzi.
Tak wybrało życie, no. Widzowie, tego scenariusza nie mieliśmy w życiu kryminalisty, żeby oszukiwać ludzi z czarnego rynku. Wydaje mi się, że dla Jeremiego to może się dobrze nie skończyć, bo dobrze wiem, jak czarny rynek działa. Ale cóż, zobaczymy, co Jeremiemu los pisze. Jak ktoś traktuje moje auto. Stare auto, żech, wysyła na czekam. Ale widzę, jechaliśmy już tutaj, zostawimy tą furgonetkę gdzieś. No? Robimy co dzisiaj? Nie wiem, czekaj, zaparkuję to na początku. Sobie zaparkujemy tutaj, żeby było schowane. Się tak bardzo nie rzucało w oczy. Stary! No. No. No co? To ile tam chcesz? 30? Będzie git? No, będzie git, będzie git. Zobie, masz, na ziemi ci rzuciłem. O, dobra, dzięki. Harry, chcesz coś? Z tego? Nie, czemu? No coś tylko jem za wami. No dobra. Ty, w ogóle musisz się do czarnego rynku skontaktować. Zobie, to jest jego numer. Halo? Cześć. Siema, co mam potrzeba? Potrzebuję sprzęt do napadu, chodzi, wiesz, takie wiertła i takie tam sprawy. No spoko. Zaraz ci wysiedzi PSI podjedziesz. Dobra, to siema. Siema. Jerry jedzie ze mną? No mogę. Dobra. A to ja jadę z powrotem do tego szpitala jak coś. Będę ci mówił. Coś. Widziałeś tą furę? No nie. To pa. O cholera. Dobra, czekaj, tu tego tak nie słychać. No tutaj nie. Patrzysz? No. O cholera. No mocny. No kurde, ile ty w ogóle osób, dobra. Dostałem GPS-a. O kurde. Czekają, masz. Gdzie jedziemy w ogóle? Musimy kupić... Słuchaj, bo jest taka sprawa. Planujemy jeden z grubszych napadów. No stawka wiem. To jest milion. No przecież wiem. No i... Mieliście mnie wziąć i co? No... Możesz tu uczestniczyć, tylko no... Bardziej jako supporter, więc też nie dostajesz jakiejś dużej kwoty. No dobra. No ale no wiesz, zawsze, nie wiem, ze 100 koła to dużo. A, no to dużo, dużo. 100 tysięcy tyle to auto kosztowało. No moje też. Zresztą, no. Dojeżdżamy tutaj, bo tu mam się spotkać z typem, który ma mi ogarnąć sprzęt typu wiertła i tak dalej. Aha. To na kasynie, tak? No, nie wiem, chyba. Na GPS pokazuje kasyna. A nie to po prawo? To są lości? A. O kurde, trochę ich jest. No, żebym teraz nie dał. Kurde, widzisz go? Widzę. A my jak nie mamy nic za mordę. Nic, no ale to nieważne, jak zna. Daj. Może się mocno potrzebujecie dokładnie. No, to jakiś sprzęt, no, takie jakbyś chciał obrabować furgonetkę opancerzoną, skonwojowaną. Nie wiem, dynamit? Takie, wiesz, wiertła, takie coś, gazy, coś takiego. No dobra, to chodź. Dobra, to ile by mnie tam kosztowało? Kilka wiertł, jakichś gazów, może dwie bombki? 35 koła, dobra. Dobra, to weź stare przyszykuj i przygotuj wszystko, ja tam przygotuję kasę. Dobra. Ile? 35 tysięcy. O kurde, ale to jest dużo. Inwestycja. Trzymaj, tu masz parę wiatrów. Dobra, weź to Jerry, weź to Jerry. Dobra. Jeszcze dobra, jedna paczka z dynamitu. O kurde. Dobra, to dynamity to ja wezmę po prostu do kieszeni. Skórki? No, mam to. Dobra. A ile? 35 koła. Widzowie, tak widzicie, schodzi nam kasa. 30 daliśmy Jeremiemu, 35 mu. 80 zrobiliśmy, aktualnie jesteśmy na 15 tysięcy plus. Na ziemi masz, prosiłem. Dzięki. Dobra, to w kontakcie, po prostu. Ta. Potrzebował ci jakiegoś planu, to mogę coś pokminić. Cześć. Złam tego żonka. Dobra, dawaj, idziemy. Dobra. Widzowie, dobiliśmy tutaj pięknego targiu z piękną osobą. Dobra, stary, no na pewno znasz Davida. No znam, no. No, bo ogólnie to... No. Znaleźliśmy go pobitego na tam i oddaliśmy go do szpitala i proponuję strzelić, co z nim. Pobitego na tam, nie? No. Wczoraj w szpitalu dostaliśmy informację, że jest stan krytyczny. Cholera. A gdzie go daliście? Na Davis szpital to był. Davis? No ostatnio był wybudowany. No, dobrze, że tam. Kurde, czekaj. O! O, no elegancko. Widziałeś to? Widziałem. Dobra, możemy się szybko tak karnąć. Dobra. No za szybkie to nie jest. Nie, no to w Famaxie z 200 coś jedzie. To i tak nie szybko. No to ale wiesz, lepsze to niż Dodge, SUV. No, racja. Do 200 jeździł.
Moje to 500 jeździ. No. Katalizatora nie masz. No dokładnie, hopy. Dobrze. Ty też nie masz. Widać. Chodź zobaczyć. No, ale ja przynajmniej widać wydech. Przynajmniej wydech mam, pa. No ja też mam wydech, no. Co się cieszysz? No, troszkę tak na okrąg pojechaliśmy, ale pojechaliśmy, to się liczy. No to tutaj. Przestań tym tak strzelać. Dobra, dobra. Dawa stary, to chodź, zapytamy doktora, co z nim. Dobra. Kurde, ale powiem ci, że tak do szpitala to chyba jeszcze nigdy nie szedłem. Stałem się? No tak normalnie ubrany. Albo do szpitala w ogóle. Dawno nie byłem. Nigdy w szpitalu nie byłem. To źle. Co w ogóle w moim tatuażu na ręce? Ostatnio zrobiony. Średni. Aha. Później ci powiem. Dobra. No tu jest doktor. Jedyny jakiego widzę. Kurde, uciek. Panie doktorze! Co tam? Szedłeś tutaj Davida Williamsa. Pytamy się tutaj, co z nim. Ten taki to wczoraj przyjechał? Tak, tak, wczoraj przyjechał, co? Pan powiedział, że stan krytyczny, ale... To był, już, wie pan... Już. Szybki rezonans. Już. Kurde, to w ogóle to jest ładny szpital. Nigdy tu nie byłem, oprócz tam zarazem, jak oddaliśmy Davida. Panowie chcą go odwiedzić? No, najlepiej było. Tylko jaki jest jego stan, chcielibyśmy się na początku dowiedzieć? Ogólnie to się okazało, że nasz rentgen się dupnął i pokazał złe wyniki. Czyli jest w nim okej, okay, tak? Będzie żył. Dobrze, a kiedy będzie mógł wyjść? Dzisiaj, jutro... Kiedy? Znaczy ogólnie to on już jest pobadany tam, nie? Aha. Wyniki wyszły bardzo dobre, nic mu wiele się nie stało. No to w sumie to może nawet dzisiaj, nie? Nawet teraz. Aha, no dobrze, a gdzie on leży? Chcielibyśmy się z nim spotkać. A tutaj. Zapraszam. Dobrze, widzowie, ciekawe gdzie leży David. Ja nic widzowie nie wiem tutaj. Tu? O tu, dobra. To daj proszę, ja sobie uzupełnię papiery. Dobrze, może prywatności chwilę? A, dobra, przepraszam. David, żyjesz? Halo, sorry. Trzymasz się? David, słuchaj. Jesteś? Kontaktujesz? Witam, jak panowie się czują? Dobra, stary. Wiesz, kto to ci zrobił? Z tego, co kojarzę, to chyba była czerwona organizacja. Widzowie, czyli tak jak też powiedziałem, dobra, trzeba będzie się nimi zająć. Dobra, mamy dużo informacji. Kiedy wychodzisz? Może tak, poleś jeszcze tutaj i jutro rano wyjdziesz. Pojadę po ciebie po prostu. Dobra, ale poczekaj, kiedy robimy ten napad? Plan jest jutro wieczór, dlatego jutro rano wyjdź sobie w... Polecz tutaj, odśwież głowę. Dobra. I co? Próbuję cokolwiek zmienić siebie. Jak mnie odbierzesz, to pojedziemy od razu. Dobra, jutro rano się widzimy. Cześć. Trzymaj się, stary. Widzowie, tak jak słyszeliście, to była czerwona organizacja, czyli tak jak się spodziewałem, zaczyna wracać czerwona organizacja do miasta. Po likwidacji P było o nich bardzo cicho, ale teraz znów zaczynają robić jakieś kroki w mieście. I pierwszym z ich kroków pewnie było przesłuchanie Davida na mój temat. Na szczęście nic takiego się nie stało. Wracamy? No dobra, ja będę leciał, nie? Ogólnie. No ja to jeszcze będę mieć jedną sprawę do doktorka. Dobra, spoko. Spoko, to się ma. No się ma, no. No to jeszcze jedna sprawa do doktorki gdzieś tu jest, dobra, mam go. Panie doktorze! Ja mam pytanie, czy ten pacjent David będzie mógł jutro o 12 wyjść, tak? No wiadomo, pewnie. Dobrze, no to tyle. Zdrowia gryba, a pan chce może jego wyniki, bo ja ogólnie mam. Nie, dziękuję. Dobra. Ważne, że żyję. Dobranoc. Zowie, będziemy wracać już do domciu. Dobra, widzowie, wracamy już na chatę, no jest kurde, widzowie, grubo trzecia w nocy. Ktoś koło tego bym powiedział. Trzecia? No, ktoś koło tego, widzowie. A co, no po prostu wracamy na chatę, no nic sobie zostało. Stoi. Kim ty kurwa jesteś?